książka. Niejedno ma oblicze. Może być klasyczna, papierowa, może być e-bookiem albo jedyna w swoim rodzaju. Takie dzieło nie tyle napisała, co wyhaftowała pani Olga z Przechlewa na Pomorzu. 20 stron, a na nich 140 tysięcy wyhaftowanych krzyżyków. Autorka dzieła zużyła 25 metrów kanwy oraz prawie 200 metrów koronki. Książeczkę zadedykowała synowi. To bardzo pożyteczna lektura. Będzie służyć do takich prac terapeutyczno-sensorycznych z dziećmi. Na przykład, jaki kolor ma humor dzisiaj, a jaki kolor będzie miał na przykład humor jutro. A w głowie już się pisze, a raczej haftuje kolejna lektura.